A czy spodziewałaś się, że zdjęcie, które wrzuciłaś na swój Instagram w czapce z futerkiem, zrobi aż takie poruszenie? Wiesz co, nie spodziewałam się, jako że wcześniej już parę razy, jakby inaczej, ja na Instagramie nic nie ukrywam, tylko pokazuję prawdę i jak tak naprawdę wygląda, więc nigdy bym nie założyła czegoś specjalnie do zdjęcia. Już parę razy pokazywałam różne futrzane rzeczy. Nie ukrywam, że dało mi to do myślenia. Komentarze, które rzeczywiście były konstruktywną krytyką, a nie tego wyzywania, bo takie też się zdarzały. Więc jest to absolutnie sprawa do przemyślenia i już myślę, że drugi raz bym tego nie zrobiła. Czyli czapki już Leo nie założy? Nie, czapki już Leo nie założy i wiesz co, i tak przysiadłam i pomyślałam nad tym, myślę, że już futra już raczej też nie kupię. Zosia, no właśnie, bo to czasami tak jest, że kupujemy coś zupełnie tak przypadkiem, nawet nie analizując, że to było naturalne futro. Ty wiedziałaś, że to jest właśnie naturalne futro, kupując tą czapkę? Tutaj akurat wiedziałam. Ale co nie zmienia faktu, że sztuczne futro też często noszę. Ostatnio świetne sztuczne futro kupiłam w Zarze, więc rzeczywiście różnica między naturalnym a sztucznym już jest coraz mniejsza, bo technologie, jeżeli chodzi o materiały, idą do przodu, rozwijają się, więc absolutnie uważam, że sztuczne futra są super. Czyli można powiedzieć, że bijesz się w pierś i już futer nie kupujesz. Powiem Ci, że to ciężkie stwierdzenie, no ale no, muszę przytaknąć i powiedzieć tak.